Witam wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmie o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Dzisiaj przyjechałem do mojej pasieki po kilku dniach deszczu. Nie mogłem tego zrobić wcześniej, ponieważ cały czas padało u nas. Jestem bardzo ciekaw, co dzieje się w moich ulach, także od razu zapraszam do oglądania. Aktywność na wlotce jest bardzo niewielka. Jest wciąż zimno. Ale tutaj widzę pszczoły u góry w nadstawce. Sobie siedzą. No i jedzą. Nic nie robią. Chociaż dzisiaj pogoda się poprawiła. Może się troszeczkę ociepli, to będą mogły polatać trochę. Dziś najbardziej mnie interesuje, czy te mateczniki, które widziałem w tym ulu, są już puste, czy... Ale przyklejone. Bo jeśli są gdzieś mateczniki i jeszcze nie otwarte, to będę mógł je zabrać. Ale obawiam się, że nie będę miał tyle szczęścia. No, przez te deszczowe dni pszczoły trochę pracowały, bo napakowały tutaj dosyć grubo nektaru. Tak z ciekawości może z jedną, dwie ramki wyjmę, żeby zobaczyć. No, nie są dzisiaj zbyt szczęśliwe, że ja ich tutaj... że ja im tu przeszkadzam. Wyciągnę ramkę, która nie jest jeszcze zrobiona, chociaż już zaczęta. Zaraz zobaczymy. No, pięknie napakowana rameczka, już poszywana jest nawet. Także całkiem. Ta na środku jest bardzo gruba. Zobaczę, jak to wygląda. O, bardzo ciężka. W połowie prawie poszyta, tutaj prawie całkowicie. No, potrzeba jeszcze kilku słonecznych dni, żeby te pszczoły tutaj całkowicie mi tą zabudowały. Dobrze, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Nie będę dalej przekładał. Tylko włożę z powrotem tą jedną ramkę, którą wyjąłem. I będę patrzył dalej za tymi matecznikami, bo to mnie właśnie w tym ulu najbardziej interesuje. Ok, pamiętam, że tutaj był matecznik, nawet więcej niż jeden, więc muszę delikatnie tu podnieść i zobaczyć, czy rzeczywiście jeszcze jest. Coś tutaj tam przeglądają te pszczółki, ale czy to jest matecznik, to nie wiem. No
Muszę sobie ten korpus odkręcić do światła bardziej. Jest jeden. Tu jest nawet więcej. Na tej ramce jest. Trudno mi powiedzieć teraz, czy to jest na jednej ramce, czy na dwóch. Tu jest jeden matecznik zamknięty. I jest też na nim jeszcze czerw. No więc może się udać. Może się udać. No i cóż. Wyciągnąłem jedną ramkę z jednym matecznikiem. Zobaczymy, czy mi się uda zrobić jakiś odkładzik z tego. Zamykam i przechodzę do moich nowych uli. W moim odkładzie, jak widać, praca w re. Pszczoły przynoszą bardzo dużo pyłku. To znaczy, że coś się dzieje. No, będę musiał chyba zdjąć tą kratę odgrodową, bo przez tydzień czasu nic się tutaj nie działo na górze. Chciałem tylko zabezpieczyć korpus przed czerwieniem, ale to chyba na wiele mi nie pomogło. Jest trochę pszczół tutaj w środku, ale to tyle. Przyklejają tylko tą kratę. Zabierzemy ją. No, pięknie słoneczko wyszło, jak na zawołanie. Sprawdzę tylko, czy jakakolwiek praca postępuje w górnym korpusie, który założyłem tutaj tydzień temu. Coś może się tutaj dzieje. Biały wosk pojawia się tu i tam. Nektar. Także pewnie tu też nektar. I cóż, pszczoły wciąż się rozbudowują. No tu są jajeczka. Bardzo pięknie. Świeżutkie. Pewnie jak zwykle nie będę miał szczęścia spotkać matki. Ale najważniejsze, że pracuje. Najważniejsze, że ul pracuje. Dobrze.
No dobra. Nie będę im tutaj zawracał głowy. Niech sobie dalej pracują. To sytuacja wygląda dobrze. No tutaj ładują całkiem. Są jajeczka. Pięknie. Tu też jest dużo jajek, malutkie larwy. Tu też są jajka. Tu jest czerw, cała ramka. Zasypana. Tu też jest czerw. Młody czerw. Tą rameczkę im tutaj przełożę do tego mojego ulika pseudo-weselnego. Tutaj, gdzie jest ten matecznik, mam nadzieję, coś z tego się wykluje. Zobaczymy. Dorzucimy może troszeczkę jeszcze pszczół, bo może być przymało. Tu jest tylko miód. Gdzieś wcześniej tu widziałem ten czerw. Chyba tutaj. No dobrze. No ciekawe. Sam jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Mamy jeden matecznik w środku. W uliku weselnym. Mam nadzieję, że coś się z niego wykluje. No konkretnie matka jakaś. I zaczniemy nową rodzinkę. Czy się sprawdzi ten ulik weselny? To się okaże niedługo. Ta rodzinka daje sobie całkiem dobrze radę. A że pożyczyłem jedną rameczkę z tej rodzinki z czerwiem, to się chyba wielka krzywda nie stanie. Dobra, niech sobie działają dalej. Ten ulik, podobnie jak i
ten drugi mój odkład, nowo zakupiony, działa bardzo dobrze. Prawdopodobnie nie za wiele buduje jeszcze. Tak, tutaj może zaczął. Ale to na razie tyle. Sprawdzę tylko, czy znajdę gdzieś jajka albo młode larwy. Tu jest tylko miodzik i nektar. Tu są larwy, młode larwy. Czyli wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Jest matecznik. Jest w nim też jajko. Ciekawostka. Ciekawe. No ale jajka też są na ramce. Więc matecznik założony pewnie z nudów przez te wszystkie deszczowe dni. Zobaczymy, co z nim zrobią. Piękne ramki z czerwiem, obłożone z brzegu miodem. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Super. Ta rodzinka rozwija się bardzo ładnie, bardzo dobrze. Tak jakby sobie tego pszczelarz oczekiwał. No dobra. Nie przeszkadzam dalej. Zamykam. I niech sobie pracują dalej. Ta stara powałka mi się przyczepia do daszku. No i to tyle na dzisiaj z mojej pasieki. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.